Witamy w Poznaniu, Polagra premiery. Hardy Polska prezentuje na stoisku dwa flagowe modele opryskiwaczy. Hardy Navigator Delta Force, nowość, oraz Hardy Commander Twin Force z systemem wspomagania powietrznego oprysk oferowany na polskim rynku. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, jak zwykle chcemy tutaj zwrócić uwagę na nasze nowości i w ofercie maszyn zawieszanych, przyczepianych oraz samojezdnych mamy w tej chwili do zaoferowania Państwu ciekawe nowe rozwiązania polegające na oprysku precyzyjnym, polegającym na systemie nowym komputerowym, który jest wdrażany właśnie do naszych opryskiwaczy. Bardzo ciekawą ofertą są opryskiwacze zawieszane, które coraz więcej znajdują zwolenników również w Polsce. Możemy zaproponować tutaj modele od 1000 do 2200 litrów z belkami od 12 do 28 metrów. Są to belki kompaktowe, są to belki z indywidualnym odchyleniem ramion, również z asymetrycznymi uchyleniami, które pozwalają nam na pracę w warunkach trudniejszych, na warunkach działek mniejszych. W gamie opryskiwaczy przyczepianych cała rodzina belek konwencjonalnych oferowanych na opryskiwaczach Ranger, Navigator oraz Commander, jak również na opryskiwaczach przyczepianych belka Twin prezentowana na targach Polagra ze wspomaganiem powietrznym. Belka Twin potwierdza swoje walory na rynku polskim i jest to oprysk, który doskonale uniezależnia się od znoszenia przez wiatr. Jest to oprysk, który również zwiększa wydajność pracy. Nawet nasi klienci potwierdzają, że jest to nawet wzrost o 100%, czyli zmniejszone dawki cieczy, również redukcja środków ochrony roślin, bardzo ważny aspekt ekonomiczny. I jeżeli chodzi o terminowość zabiegów, jeżeli chodzi o penetrację gęstych upraw i upraw wyższych, jak również upraw doglebowych, jest to domeną właśnie oprysku wspomaganego powietrzem Twin. Jeżeli chodzi o opryskiwacze samojezdne, w tej chwili oferujemy maszyny konwencjonalne od 24 do 44 metrów z belkami aluminiowymi. Zbiorniki maszyn samojezdnych 4100 oraz 5100 litrów. Natomiast jeżeli chodzi o belki Twin wspomagane powietrzem, od 18 do 36 metrów. Polska premiera belka Delta Force składana potrójnie. Jest to ciekawa propozycja dla polskich rolników, dająca nam możliwość opryskiwania w różnych szerokościach roboczych. Bazą belki jest konstrukcja systemem wahadłowym z teleskopowym tłumieniem i możemy zaoferować Państwu belkę, która jest oferowana w szerokości roboczej podstawowej 27 metrów, natomiast po modyfikacjach krańcowych elementów belki możemy z powodzeniem opryskać 24, 21 metrów oraz po dołożeniu skrajnych elementów również oprysk z szerokością roboczą 30 metrów. Bardzo zadowoleni jesteśmy z belek Delta Force. Już od praktycznie 2 lat są oferowane na naszym rynku i znalazła ta belka uznanie wśród naszych klientów. Natomiast
potrójnie składana belka jest w tej chwili ofertą aktualną już dla polskiego rynku. Także zapraszamy do skorzystania z unikalnej konstrukcji, z unikalnej oferty, która Wam pozwoli nie tylko poruszać się w jednej szerokości roboczej, ale również w szerokościach, o których wspomniałem. Delta Force oferowana na opryskiwaczach Navigator, zbiorniki od 3 do 6 tysięcy litrów, także są to jednostki wydajne. Delta Force również jest oferowana na maszynach Commander od 3300 litrów do 7000 litrów. Domeną Hardy jest oferta maszyn skierowana dla praktycznie każdej wielkości roboczej, dla każdej wielkości gospodarstwa i posiadamy w ofercie asortymencie od maszyn najmniejszych, średnich, aż po maszyny super wydajne i to znajduje właśnie odzwierciedlenie w sprzedaży wyrobów Hardy na polskim rynku.